laureata proszę na scenę. To ponieważ ja nie występowałem na scenie, to chciałbym dorzucić swoje 3 grosze do laudacji pani profesor i przeczytać jeden wiersz laureata. Pani Małgorzata mówiła o wielowymiarowej figurze ojca. Ja przeczytam wiersz, który uzasadnia powiedzenie, że w tym tomie występuje również bardzo wielowymiarowa figura państwa. Prawdziwe historie są zmyślone. M.S. Śmierć przyszła piękna, wypoczęta. Państwo jest radosne i pachnące. Nie ma pytań, żadnych przeciwwskazań jeszcze. Państwo są tacy mili, a my tacy zmęczeni. Jutro wracamy do siebie, by spać we własnych łóżeczkach. Państwo zwróci nam za bilet i zapomni. To jest żywotne bydle i prędko nie zemrze. Państwo odchodzi, chce wyglądać ładnie na zdjęciach. Wymyśla sobie coś prawdziwego. Śmierć ma kryzys, czuje się źle. Nie wierzy człowiekowi, bo z ludzi wychodzą różne dziwne rzeczy. Takie wybory. Położyć się do łóżka i nie zasnąć. Ludzie dopowiedzą, nas myślają. Źli mówią, że państwo stacza się na samo dno środka. Dziewczęta napiszą nam traktaty o śmierci. Państwo wróci piękne, wypoczęte. Krzyżyk, krótka metafora między piersiami. Państwo jest teraz radosne i pachnące. Nie może brzydko. Suka zagryzła gołębia w samym centrum państwa. Teraz mu też wisi skrzydło. I myślę, że ten wiersz jest najlepszym uzasadnieniem.